4 miesiące bez jednego dnia trzeba było tej zimy czekać na powrót czwartoligowych rozgrywek. W związku z przełożeniem domowego spotkania z Górnikiem Piaski, Cidrom wiosnę przyszło inaugurować w Łaziskach Górnych. Mimo zmian w kadrze Ruchu przeciwko tamtejszej Polonii, radzionkowianie zagrali w składzie bardzo zbliżonym w porównaniu do tego z ostatniego meczu ubiegłego roku. W bramce w miejsce Bartosza Kucharskiego, który zimą przeszedł do rekordu Bielsko-Biała, stanął Rafał Strzelczyk. Trener Kamil Rakoczy nie może też liczyć na kontuzjowanego Marcina Dziewulskiego, dlatego musiał nieco przemeblować środek pola. Tam znalazł się między innymi ofensywnie usposobiony Karol Kajda, który zrobił miejsce na skrzydle Mateuszowi Hermaszowi. Ruch, który zimowe sparingi rozgrywał głównie na sztucznych boiskach i wypadał w nich przeciętnie, na naturalnej nawierzchni w Łaziskach od początku radził sobie całkiem nieźle. Zmuszeni do gry z kontrataku gospodarze jako pierwsi mogli jednak objąć prowadzenie. W 14 minucie Mateusz Mazurek wpadł w pole karne Cidrów, ale jego uderzenie okazało się niecelne. Dwie minuty później przed polem karnym Polonii faulowany był Robert Wojsyk. Napastnik Ruchu sam ustawił sobie piłkę, a później wrócił do tego, co wychodziło mu już jesienią i precyzyjnym uderzeniem nie dał szansę Rafałowi Frankę. Niczym do rzutów karnych podchodzi pomału Robert Wojsyk do tych uderzeń ze stałych fragmentów gry i faktycznie wychodzą mu one doskonale. A to premierowe ligowe trafienie w 2018 roku zadedykowane Rafałowi Strzelczykowi i jego córeczce, która dzień przed meczem przyszła na świat. Radzionkowianie wciąż starali się kontrolować grę i mieli okazję do tego, by podwyższyć prowadzenie. Głową uderzał Wojsyk po tym, jak dośrodkowywał w pole karne Damian Sadowski. Później inicjatywę na moment przejęła Polonia. W tej sytuacji strzelał Mateusz Mazurek, ale wcześniej arbiter przerwał grę, bo faulowany był Tomasz Harmata. Około 25 minuty dwa razy zakotłowało się pod bramką Rafała Strzelczyka. Najpierw po strzale Mazurka golkipera Cidrów wyręczał Kamil Banaś. Kilka chwil później piłka znowu po uderzeniu Mazurka minęła słupek bramki Ruchu Radzionków. Goście przetrwali chwilowy napór Polonii, a później sami wyprowadzili mocny cios. Damian Sadowski podał do Roberta Wojsyka. Wojsyk oddał nieprzyjemne uderzenie, po którym piłkę z bramki po raz drugi musiał wyjmować golkiper z Łazisk. Wyśmienicie zaczyna ten rok najskuteczniejszy strzelec całej ligi, dla którego gole z Polonią to trafienia numer 16 i 17 w tym sezonie. Gospodarze zmuszeni do odrabiania strat szukali gola kontaktowego. Najgroźniej było, gdy strzał oddawał Bartosz Smyła, ale w dobrej pozycji nie trafił w światło bramki Cidrów. Pierwszą odsłonę swoim trzecim trafieniem mógł zamknąć jednak Robert Wojsyk. Najpierw podawał do Karola Kajdy, po chwili piłka wróciła pod nogi snajpera Cidrów. Jego pierwsze zagranie nie było udane, ale poprawka zmusiła do ogromnego wysiłku golkipera Polonii. Szukał jeszcze dobitki Damian Sadowski. Piłka minęła jednak słupek bramki gospodarzy. Polonia wyszła na drugą połowę mocno zdeterminowana. Już po kilkudziesięciu sekundach sprawdziła czujność Rafała Strzelczyka na bramkę. Golkipera Ruchu uderzał Mazurek, ale poradził sobie z tym strzałem świeżo upieczony tata. Cidry szybko opanowały sytuację na boisku, a później same miały okazję do tego, by zamknąć ten mecz. Na przykład w tej sytuacji, kiedy jednak nikt nie zamykał dobrej kontry i podania Damiana Sadowskiego. Cidry miały jeszcze rzut rożny, po którym uderzał Robert Wojsyk, a obrońcy Polonii cudem wybili piłkę z linii bramkowej. To już 62. minuta meczu. Karol Kajda dośrodkowuje w pole karne. Nie sięgnął tej piłki Mateusz Hermasz. Najważniejsze jednak było to, że podopieczni trenera Kamila Rakoczego z daleka od własnej bramki trzymali przeciwnika, choć Bartosz Just próbował strzałem z dystansu sprawdzić czujność Rafała Strzelczyka. Chwilę później golkipera Ruchu zatrudnił jeszcze Dawid Frąckowiak. To wciąż nie były jednak uderzenia, które mogły dać gospodarzom bramkę kontaktową. W 67. minucie gola powinien na swoje konto zapisać Karol Kajda po tym, jak dostał piłkę od Roberta Wojsyka, uderzył jednak w środek bramki Rafała Frankę. Po kilkudziesięciu sekundach okazję na trafienie miał z kolei Mateusz Hermasz po tym, jak dostał piłkę od wprowadzonego chwilę wcześniej na boisko Mateusza Pietrygi, ale i tym razem piłka nie wylądowała w bramce Polonii Łaziska. W 82. minucie gra przeniosła się na połowę Ruchu z dystansu. Naprawdę groźnie uderzał Daniel Fabisiak. Po kilku minutach wróciliśmy jednak pod bramkę Polonii. Tam po dwójkowej akcji z Marcinem Czcionką strzelał Andrzej Piecuch. Skończyło się rzutem rożnym dla Ruchu. Wydawało się, że Ruch, który zimą w sparingach tracił bardzo dużo goli, inaugurację ligi skończy z czystym kątem po stronie strat, ale na 4 minuty przed końcem spotkania po rzucie wolnym do siatki Cidrów trafił Bartosz Suszek. Mimo straty tego gola Ruch spokojnie dowiózł prowadzenie do samego końca i na inaugurację wiosny wygrał z piątą po jesieni Polonią Łaziska 2-1. Po tych sparingach nikt chyba nie był tak hura optymistą, że będzie nam od początku rundy szło
Sam się nad tym zastanawiałem, co pokaże ten pierwszy mecz. Na szczęście z bardzo ciężkiego terenu, z Polonii Łaziska, przywozimy 3 punkty do Radziękowa i z tego się cieszymy. Sparingi zawsze sparingami, a liga ligą. Dzisiaj żeśmy się spieli dość bardzo mocno i dało to efekt w postaci 3 punktów i przede wszystkim dyscypliny w obronie, bo tego nam brakowało w sparingach. I bardzo fajnie zaczęliśmy tą rundę, miejmy nadzieję, że tak to pójdzie z górki. Z przebiegu całego spotkania Polonia Łaziska stworzyła może 2 takie dogodne sytuacje, tak mecz raczej był pod naszą kontrolą. Z tego się cieszę, cieszę się z 3 punktów i fajnie, że chłopcy od początku weszli w tą rundę z 3 punktami. Nie mieli na nas sposobu, bramka dla Łaziska, można powiedzieć, w przypadku się zrodziła, tak, bo wychodziliśmy z kontrą 3-1, gdzie powinniśmy to lepiej rozegrać i my zamknąć ten mecz, a zdarzyła się bramka dla nich, no troszkę nerwówka, koniec zawsze jest, tak, jak zróżnica jednej bramki, no ale przetrzymaliśmy i wywieźliśmy cenne punkty. To nie jeszcze ta upragniona nasza forma przejść z powierzchni sztucznej na naturalną, no to ogromny przeskok. To dzisiaj było widać, dużo mankamentów jeszcze w naszej grze, a my spokojnie pracujemy z tygodnia na tydzień, przygotowujemy się do następnego meczu i myślę, że z meczu na mecz będzie lepiej. My nie patrzymy na to, jak grają Sząbierki, my nie patrzymy na to, jak gra ktoś inny, my patrzymy tylko i wyłącznie, jak gra Ruch Radziąków. Nas interesuje każdy następny mecz, każdy mecz chcemy dać z siebie wszystko, a jeżeli tak będzie, no to na pewno uda nam się rundę zakończyć pozytywnie, bo nie ma co ukrywać, Ruch Radziąków nie jest faworytem naszej grupy, Ruch Radziąków nie jest faworytem tej ligi. Ruch Radziąków po prostu ma w każdym meczu dawać z siebie 100%, w każdym meczu zostawiać na boisku mnóstwo zdrowia, a co będzie, no to czas pokaże. Siderland, 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 Siderland,